myśmy sobie przyjechali do Sandomierza. Ale czego zapomnieliśmy? Zapomnieliśmy zabrać ze sobą GoPro. I nie wziąłem jeszcze mikrofonu. A przed nami brama jaka? Łopatowska? No to idziemy sobie po Sandomierzu. No i dobrze. Weseliło w Sandomierzu? Fajna. Chodzimy zobaczyć tutaj, bo tu może być fajny widok. Strasznie niebezpiecznie, bo wchodzimy właśnie w boczną uliczkę w Sandomierzu. A jak wiadomo, co tydzień zabójstwo. Ojciec Mateusz ma co robić. Rozglądaj się uważnie. No to. Ale jest jeszcze południe, jest dużo ludzi, więc jest niebezpiecznie. To wieczorem. Mimo wszystko. Sandomierz to bardzo niebezpieczne miejsce. Chociażby się tak nie wydawało. Ale co, ryzykujemy, żeby nakręcić jakiś film o Sandomierzu. Idziemy coś zjeść, bo no, jesteśmy głodni. I jest pora obiadowa. I usiądziemy tak, żeby podziwiać sobie cały rynek. Najważniejsze to, żeby ten bogaty. Idziemy zjeść? Nie ma czego szukać. Patrzymy na bulwary nadwiślańskie, czy jak to by się nazywało w Sandomierzu. Ale ja się strasznie boję pochodzić po Sandomierzu. Jest tu strasznie niebezpiecznie. Nie bój się, uratuję cię. Tymi uliczkami porusza się ojciec Mateusz. Siedzimy sobie na dziedzińcu zamkowym i konsumujemy coś takiego. Sorbet. Sorbet. Nie. Tak. Tak. Sorbetą. Renia sobie nie pomieszała? Ja sobie pomieszałem. Tu mam zamek. O nie, 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 nie. Funkcja R jest fajna. Ogród przy dworku ojca Mateusza. A tu mamy dworek ojca Mateusza. Focia strzelona. Idziemy do dworku ojca Mateusza. Mocno mnie kopie. Ale to tak mocno jak nigdy. Czemu tak? Po żebrach. Mamy dworek ojca Mateusza. Jelenia w dworku ojca Mateusza. Dworek ojca Mateusza został zobaczony, a co zostało zobaczone, to co zostało zobaczone, to już się nie odzobaczy. A teraz idziemy dalej na zwiedzanie Sandomierza. 16:40. Idziemy sobie pod górkę znowu trochę. Renia nie lubi pod górkę. Renia, lubisz pod górkę? Nie lubię pod górkę. Ja też nie lubię pod górkę, ale musimy iść pod górkę. Co tam, Renatka? Jeszcze nawet nie mogę usiąść tak, jak bym chciała, tylko jestem w takiej pozycji, bo tak mi jest najwygodniej, bo mi jest ciężko jest złączyć teraz nogi. No to jest naprawdę ciężko, bo brzuch wtedy przeszkadza. Ja tak mam. Nie masz tak. Mam tak od wielu lat. Nieprawda. Nawet nie wiesz. Prawda. Nie mam tam kilogramów. Nie jest łatwo. Ale idziemy. Czyli nie jest ta sama? Nie. Jesteś tak samo gruba jak ja. No ale... Rychuja. To ty powinieneś nosić dziecko, nie ja. Ja?
Gdzie byś jeszcze tu weszło? Weszłoby. To bym był podwójnie gruby. A ty co, szczuplutka? Chciałabym być jeszcze kiedyś w życiu. Obawiam się, że to nie będzie takie łatwe. Chyba, że przejdziemy znowu na rower. Jest większy motocykl, większa moc. Damy radę. Większa ja. I ty też trochę. No. Jestem razem z Renatą w ciąży. A ten film będzie opublikowany dopiero jak wszyscy się dowiedzą, dlaczego Renia nie jeździła. Chociaż jest nakręcony wcześniej niż filmy, które się pojawiły na kanale. Ale opublikowany będzie później. Muszę pokazać, co Rychu robi, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Przyczajka. I... Kurde, zmusiłeś mnie, żebym wstała i to pokazała. Żeby nie było, że śmiecisz, to pokażemy. No idź, pokaż, jak podchodzisz pod górkę. Dobra, dosyć tego wydurniania się. Trzeba pomału zacząć się zbierać. Jest godzina 17. Jeszcze dorwiemy jakiś sklepik, gdzie kupimy coś do picia, jakąś wodę, coś może na rano, na śniadanie, tak? No, jakąś bułkę i wędlinę, dobrze było. O, pa, to jest ta brama, gdzie? Tutaj gdzie ta orkiestra grała, to już jest koniec rynku. A na rynku dobrze nie obeszliśmy. Chcesz się wrócić na rynek? A ja po tych schodach na pewno tam nie wejdę. No, słuchaj, możemy na okrągło iść gdzieś. To jest tragedia. No jest, Renia. Jak już urodzę, to muszę schudnąć za wszelką cenę. Bo to jest nawet dla zdrowia chyba. Znaczy nie chyba, na pewno. Nie, dobra. Także Rychu, bierzemy się wtedy ostro za siebie. Tak? Tak. No. Wspólnymi siłami, bo tak w pojedynkę to będzie ciężko. Jak mnie poszczujesz schabowym, to na pewno nie odmówię. Będziemy mniej żreć? Tak. To dobrze. Zdrowanie. O, Kotkiciuś. Jaki ciągle jesteś. Czarny kot mu przebiegł drogę. No. Ja na to nie patrzę, jak mu przebiegł drogę czarny kot. No patrzę. Właśnie gościowi czarny bieg przekocił drogę. Chciałem powiedzieć, że właśnie gościowi na rowerze, który zjeżdżał ze schodów, czarny kot przebiegł drogę i wiecie co? Nic się nie stało. Ale to ten kot? A on nie był czarny, no do końca. Nie, skarpetki. Nie, to nie był ten. Tamten był grubszy. No właśnie, był grubszy. Tamten był cały czarny. Na monowa?
Nie, cynamonowej nie. Kakaowa też nie. A nie ma innych smaków? Mleczna o smaku kakao. Gdzie? Opatowska mleczna. Ale duża? Motocykle. No, znowu w gospodarstwie w Śmiłowie. Tym razem jestem tu z Renią. Stare budynki, stare mury, stare bramy, stare jakieś przejścia. Jeszcze z czasów pałacu, który jest obok. Takie gwoździe kwadratowe. Stary napis. Naprawdę drzwi, które mają dużo, dużo lat. A tam piękny zachód słońca, którego nie zdążyłem sfotografować z dachu, niestety. Ale może następnym razem. Och, myślałem, że to krzyż. Chyba się niewiele dało zobaczyć. Kolejne stare drzwi. To jest mroczne miejsce, jaki łańcuch. Jakieś beczki tam są. I kolejne takie kute gwoździe. Te lampy są fajne. Zajebista stara szafa. Jakieś dziwne urządzenia. Prawie jak urbex. Kolejna jakaś dziwna maszyna. Stare napisy. Też niesamowite miejsce. Stare szafy jakieś. Jakie stare wagi. I tu stare szafy. Tutaj dzikie zwierzęta trzymali. A nie 2017. 1998. 2014. No niektóre rzeczy. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2006. Kiedy tu starość jest? Jest to 2:25. Spadamy do pokoju. A tu jest brama do pałacu. Jesteśmy pod Sandomierzem, więc co powinniśmy oglądać pod Sandomierzem lub nawet w Sandomierzu? Ojca Mateusza, ale oglądamy jakieś kulisy ojca Mateusza. Szukamy dworku i ten dworek, który był pokazany na filmie, jest mało podobny. Renata robi kawę, a ja jej zrobię niespodziankę.
ja słyszałam te drzwi, ale myślałam, że to przeciąg. Jest pijcie. Nie widzę. Cię straszyłem. A ja po prostu słyszałam, ale tak już tak spojrzałam do drzwi i Jezu. Tak sobie pomyślałam, ale by dobra, to je dalej, nie? Ale otworzyłam okno. Co widziałam? No, wyniknęłam tam właśnie. I tak sobie jeszcze tak robię sobie maskę, nie? I tak spojrzałam do drzwi. Masakra, ty widziałam, tam gdzieś schodziłeś. Nie miałam coś tego, to już nadal, ale otworzyłam okno, żeby się przyjrzeć. I ten. Już przeciąg się zrobił. Motorem byśmy się już oglądali na mapie, że za chwilę będziemy mieli jakieś jezioro i możemy się zbiwakować. Jak to było za pięknych czasów wyjazdów Mazurem, gdzie każdą noc spędzaliśmy pod namiotem, braliśmy mydło do jeziora i kąpaliśmy się w jeziorze. Nie takie kąpanie dla zabawy, tylko kąpanie, żeby być czystym. To było coś. Po całym dniu. Cały dzień się pociliśmy, a potem musieliśmy to wszystko zmyć, no bo to jednak te upały zatrzymywania się. Ale było fajnie. No, ale już któryś wieczór to już tak było zimno, że nie miałam chęci wejść do tej wody. Gdzie? Ojej, nie wiem właśnie gdzie, chyba... Tam gdzieś sikało tutaj wody, pamiętasz? Tam chyba już było zimno. Że już, nie. Powiem ci, że już nie chciało mi się. Nie było tak źle. Zatrzymaliśmy się na parkingu. Stoi parę ciężarówek i sobie tu zjemy. Będzie pysznie. Zawsze jak wracamy skądś, nie? To taka się robi brzydka pogoda. A jak jesteśmy, to jest ładnie. Jest dom z wieżą. Ktoś sobie budował dom i na tym domu domek. Czyli to jest taki domek na drzewie, ale wersja hard. I on jest Srock. Pamiętam. Zatrzymaliśmy się na parkingu, bo Renacie się chciał wymiatać. I podjechali motocykliści. W tym deszcz chłopaki jechali. Ciekawe, czy Renata wymiata, czy... Wymiatałaś? Nie. Nie oddam tego tak łatwo. No co, Renata? No co, zjadłam jak... Tak na przerwie w netto? Tak, jak człowiek nigdy nie jedzący i się źle teraz czuje. No to co? Nie ma o czym więcej opowiadać. Dojeżdżamy do domu. Jesteśmy pod Kudową Słonę. Pod Kudawą. Jak to oglądacie, to Żamelka jest z nami. Amelka była z nami już w górach. Amelka była z nami ojca Mateusza w Sandomierzu, w Miłowie. I gdzie jeszcze Amelka będzie z nami? Zanim się urodzi? Może nad morzem? Może nad morzem będzie Amelka z nami, zanim się urodzi. Jak kopie. Słyszysz Amelka? Ej, naprawdę? Melka! Wiesz, jak się w brzuchu nosił? No. No, no teraz tak, no. No właśnie tutaj. Ja wiem. A Melka kopiesz? Kopiesz, bo chcesz jechać nad morze, czy nie chcesz jechać nad morze? Chcę. Chcesz jechać nad morze? Tak. Kopnij, jak chcesz jechać nad morze. Melka, jak chcesz jechać z nami nad morze, zanim się urodzisz, to kopnij. Coś tam czuję. Kopaj! Kurde, no teraz się... No, nie chcesz się nad morze jechać? Chcę! Ale masz gówno do gadania i tak ci zabierzemy. Ja już nie powiem. Po prostu chyba się obracała do snu. Także... Jeszcze Amelkę, zanim się urodzi, być może zabierzemy nad morze.
Majo. Cześć.